Dobra, dodajemy gazu. O kurna! Witamy w naszej bajce, a w dzisiejszej bajce mamy wyjątkowe auto. BMW XM, które powstało na 50-lecie serii M. Można by zażartować, że we współpracy z Adidasem, ponieważ są trzy paski i w sumie trzymajmy się tego. Nie wiedzieć czemu boczne paski już nie są trzy, tylko jest pojedynczy łuk. Nie wiem czemu tak zrobili, trochę niekonsekwentnie. Może ktoś po prostu zapomniał i tyle. Co to w ogóle jest? To jest potwornie szybki samochód do szpanowania. Właściwie chyba do tego służy to auto. Ma wszędzie nawalonych różnych logosów, jak na przykład tutaj, proszę bardzo, na szybie, gdzie się nie przypatrzymy, jest jakieś logo. Ja bym zwrócił uwagę szczególnie na felgi. To rozwiązanie bardzo mi się podoba. O, porządna niemiecka robota. Świetna rzecz. Tutaj akurat mamy z felgami 23 cale auto. A w oryginalnej wersji, takiej podstawowej, bodajże te felgi są 21-calowe. Przyciemniane szyby i faktycznie nic nie widać, czyli jeżeli Lady Gaga będzie na przykład tutaj sobie jechała przez na przykład Wolę Warszawską, to nikt się nie dowie, że była w Warszawie, bo tam się dobrze skryje. A trzeba powiedzieć, że będzie jej tam bardzo wygodnie, bo... A proszę bardzo, tu jest naprawdę sporo miejsca. Pokażę wam, wsiądę sobie, zobaczcie, w kurteczce. Jest wygodnie? Jest. Aczkolwiek chciałbym zauważyć, że nie ma tu tyle miejsca, co w siódemce. No ale jest wygodnie, no jest okej. Okay. Mi się bardzo podoba jedna rzecz w ogóle tutaj. Oto. Co to w ogóle jest? Gniazdko USB. A tam co jest? Tam nie wiem co jest. No właśnie, jeżeli ktoś ma zaległości w tego typu ruchach, to wydaje mi się, że BMW pozwala właśnie sobie poćwiczyć w aucie. Co, no tyle. No i podładować telefon w tym samym czasie. Fajny pomysł. Podstawowa wersja to chyba 950 tysięcy, czy coś koło tego, niecały milion. No, ale tutaj co? Weszły owe felgi, o których wspomniałem, no i różne dodatki, w związku z tym samochód musiał kosztować swoje. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden mały detal. To jest fajne. O, to jest takie załamania. Oczywiście jest to samochód hybrydowy, więc można go sobie podładować elektrycznie. Zawodowe ładowanie tym specjalnym elektrycznym pluginem zajmuje jakieś 4,5 godziny, ale już zwykłą wtyczką z kilkanaście godzin. Mówi się, że można na elektrycznym ładowaniu przejechać około 100 km, natomiast tak naprawdę w zimie, jak jeszcze coś przygazujemy, to jest może z 50 km. No i dobra, grill. Zrobiliśmy sobie rundkę w koło. Grill jest podświetlany i to już jest ten nowy grill z kasty tych wielkich grilli. Wiele osób ma z tym problemy. Ja mam problemy z dużymi felgami, ale nie mam problemu z dużymi grillami. No i teraz widzicie pewnie, o co chodzi. Lubię duże grille. Nie lubię dużych felg, bo lubię duże opony. Wszystko się zgadza. A, grill oczywiście się podpala, no ale jak to grill? No co to za grill, który by się nie podpalał? Jak jedziemy w nocy, to jest zajebista obwolutka. Mi się to strasznie podoba. Są malkontenci, którzy mówią, że to jest beznadziejne. Uważam, że są okropnymi ludźmi i powinni zmienić zdanie. No i proszę Państwa, najmniej istotna rzecz w aucie, ale są tacy ludzie, którzy się tym ekscytują, więc specjalnie dla Was parę słów o silniku. Nudy. No tak, no co? Tu są takie fajne czerwone
znaczki, to mi się podoba. Podobają mi się te pomarańczowe kabelki. Co, no jak ktoś ma Apple'a, iWatcha z pomarańczowym paskiem, to może sobie o na przykład tak spędzać czas i będzie mu pasowało do koloru. No co, no silnik, no co, że ma 653 konie, 800 Nm. Jakbym wiedział, co to w ogóle jest. V8, coś tam turbo, 8-stopniowa skrzynia biegów. Wow! 4,4 litra chyba ma. Tu się wlewa spryskiwacz, płyn do spryskiwania. To jest fajne. No co? Zamyka się leciutko. To jest fajne, to mi się podoba. Zapraszamy do środka. Zobaczcie. Bardzo ważna rzecz. Ma po dwie rury wydechowe. Świetne, co? I to z jednej i z drugiej strony. Ma 4 rury wydechowe. Normalnie samochody mają jedną albo dwie, więc ma od 2 do 4 razy więcej rur wydechowych niż inne auta. Nie wiem jak na Was, ale na mnie robi to wrażenie. Natomiast jest tutaj jeden malutki skandalik. Nie wiem, czy to jest jakieś ustawienie, ale byłoby to głupie, żeby takie coś się w ogóle ustawiało. Czy Wy wyobrażacie sobie, że nie można otworzyć w ten sposób bagażnika? Auto za bańkę 200 i nie można sobie przyjść z zakupami i sobie otworzyć samochodu, tylko musimy wziąć zakupy, wyobraźcie sobie, że tu mam zakupy, trzymam dużą torbę, odkładam te zakupy i teraz biorę, naciskam. Jakbym chciał sobie zamknąć, to też nie można, nic nie można. No i taki jest bagażnik, no. Powiem Wam coś takiego, jak na takie wielkie auto, to nie za duży ten bagażnik jest, jeśli mam być szczery. Tu są jakieś graty, gaśnica jest. Jak się zapali wszystko, to musicie iść do bagażnika. Pod tym prawdopodobnie jest bateria, albo coś tam jest, nieważne. No nie jest za duży ten bagażnik, no. O, zamknę go sobie teraz. A, czekaj, tam sobie coś trzymam. Sobie go zamknę, kurde. Nic sobie nie zamknę. Bańka 200, ale po co? Po co takie coś, co jest we wszystkich autach? Musisz tu. Tu sobie musisz nacisnąć, fajnie, zamknie się, ale fajnie, wow, zamyka się samo, wow. No i co? I mamy środek. Takie zagłóweczki, oczywiście musieli napisać i podkreślić tą współpracę z marką Adidas. Tutaj wiadomo, węgielek, ale muszę Wam coś powiedzieć. Ten akurat model był po wodowaniu i dlatego pozostały takie zacieki na skórach. Chyba po prostu musiał wpaść do Wisły i był wyławiany. Jak na to wszystko, powiem Wam, że jakoś go fajnie odrestaurowano i wygląda zupełnie jak nowy. Zaraz. Chyba, że oni specjalnie zrobili takie zacieki. O kurde, o tym nie pomyślałem. Mogło tak być. Zwróćcie uwagę na tą skórę, jakie ma fajne zacieki. To jest super, bardzo mi się podoba. Stylowe i takie ze smakiem. Miło, tylko te zszycia są niepotrzebne. Można by było jakoś zrobić bez tych zszyć, wtedy można by było fajnie sobie głaskać twarz. Mamy tutaj do czynienia z leciutkim małym skandalem. Pokaż proszę ustawienia fotela. No właśnie, są starożytne, czyli na fotelu. Ja uważam, że one powinny się znajdować po prostu na drzwiach. Na przykład gdzieś tutaj. Mamy tu jednak do czynienia z lekkim rozdwojeniem jaźni, ponieważ występują w tym aucie elementy, które są już zupełnie nowoczesne, występujące we wszystkich najnowszych modelach BMW i jest też trochę rozwiązań ze starszych modeli. To takie trochę dziwne, jakby część jeszcze, nie wiem,
mieli starych części i postanowili je zaaplikować w nowym samochodzie, ale część rzeczy już zrobili zupełnie na nowo. Na nowo jest zrobione to, ustawienia nawiewu. Mi się to bardzo podoba. No ale już teraz mamy nowe skrzynie biegów, nie takie. No dobra, no może być. No i ta gałka. Teraz są fajne takie gałki, które wyglądają trochę jak diamencik z przezroczystego materiału, w takiej strukturze trójkątów, które trochę są wklęsłe, trochę wypukłe. Mi się to bardzo podoba. Nie wiem, czemu tu nie ma takiej gałki. Jest jeszcze stara, nudna gałka. No, no ale okej, no da się z tym żyć. No i miejsce na kubki. Gdzie jest miejsce na kawę? A, tu jest. Uff. O kurde, proszę Państwa. Tu chyba można podgrzewać i ochładzać. No i jest miejsce na USB-C. BMW idzie z duchem czasu, tak samo jak iPhone. Pytanie, czy są kubki z tyłu? Zobaczmy. Już zaraz wracam. No, chwila prawdy. I są po dusie. Mam nadzieję, że docenicie również, że dobrałem sobie skórkę. I jak już ustaliliśmy, jednak ten samochód nie był dowodowany. Za to moja skóra była. O, tu za to są dwa paski. No dobra, tu są trzy. Tylko, że jednego prawie w ogóle nie widać. To mi nasuwa, czy to nie jest przypadkiem jednak jakaś współpraca między nie tylko Adidasem, ale również Rosją. Z Niemcami nigdy nie wiadomo. W pewnych kuluarach na ten model samochodu mówi się Ribbentrop-Mołotow. To co? Ruszamy? Jak ja to lubię. Kurde, te manetki. Podobno nimi można ustawiać bardzo wiele rzeczy i w ogóle można sobie przyporządkować różne funkcje do tego. Tak mówił ten koleś w tym filmiku, który oglądałem przed tym, zanim zrobiłem mój filmik. Mam nadzieję, że on nie kłamał, bo jesteśmy w dupie, jeżeli ten gościu to jajcarz. Dobra, co my tu mamy? Home do domu. Wchodzimy. Dobra, tu mamy ustawienia. Jakbyście nie widzieli, to są wszystkie aplikacje. Bowers and Wilkins. Powiem Wam, że bardzo ładnie i przyzwoicie to gra. Tym bardziej, że kawałek nie jest do końca zmiksowany. Nie było flexu. Styka Wam. Dobra. No wiadomo, można tu ustawić wszystko, komfort, niekomfort, rekuperacja, nie wiem co to słowo znaczy, ale jest narysowany, wygląda to dla mnie na akumulator, chyba to coś związanego z akumulatorem. Dobra, co, ruszamy? Dla tych, którzy lubią, jak samochody lubią brr, 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 to macie, brr, 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 podoba Wam się? Dla mnie to nie ma znaczenia, w ogóle mogłoby nie być tego dźwięku. Dobra, dodajemy gazu. O kurna! Fucking shit! To jeździ to. Fajnie jeździ. 650 koni, no proszę Państwa. A co ja tu ustawiłem? Hamulec Sport, to dobrze. To ten napęd tak ruszył w ogóle na komforcie, wyobrażacie sobie? Ja nie wiem, czy ja mam w ogóle odpalać Sport, a co dopiero Sport Max. O, zobaczcie jeszcze tutaj na te ustawionka. Tu macie 4WD, nie wiem co to znaczy. Aha, że, Boże, że napęd na 4 koła. Ale macie napisane sand, czyli piasek to jest po angielsku. Czyli, że jak się chce mieć napęd na 4 na piasku. Takie coś jest. Jedziemy. Co to jest? Aha, on pewnie... Jejku.
Tu mają taki fajny bajer, że jak wam świeci za mocno słońce, to sobie taką, taką deseczkę odchylacie i nie świeci już tak mocno. Kurde, no te opony. Czujecie, jakie to auto jest twarde? Ja czuję. Każde tutaj jakieś wybrzuszenie, przerwę na ulicy, jakieś tutaj złączenie czy coś, to wszystko czuć. Wydaje mi się, że ten samochód wybierałby dziury bardzo fajnie, gdyby miał normalne felgi. 21, chociaż, a nie 23. Wy tego nie widzicie, ale wyświetla mi tu różne parametry, takie jak prędkość, albo nawet kierunek jazdy. Jeszcze chyba go pokażemy w nocy. No jest, są te właśnie ten nowy styl BMW, te cały taki diamentowy styl, ja go nazywam. Te takie załamania, trójkąty, trochę Dawid Podsiadło style, trójkąty i co on miał? Kwadraty. I kwadraty. Właśnie. A czy ja wam powiedziałem, że takie autko można sobie pożyczyć w firmie cylindersi.pl? Jeżeli nie, to właśnie teraz to mówię. I to jest kolejne auto, które moim zdaniem fajny pomysł, żeby sobie takie auto pożyczyć i nim po prostu pośmigać i mieć przyjemność z jazdy. Bo nie oszukujmy się, ja bym chyba za cholerę nie kupił takiego samochodu. Gdybym miał kupić, no pomijam w ogóle, ile to kosztuje pieniędzy, ale nawet gdybym miał taki budżet albo nawet dużo większy i tak dalej, ja bym chyba wolał dalej siódemę jako limuzynę albo ewentualnie X7, która nie podoba mi się z zewnątrz, nawet z tym nowym dużym grillem, ale podoba mi się wewnątrz, którą się doskonale prowadzi i do której naprawdę się zmieści sporo bagażu, sporo osób. Tam można regulować liczbę osób aż chyba do 7. Podoba mi się ten samochód. Do takiego gdzieś pojechać sobie na jakąś działkę albo po mieście i w ogóle. Kurde, żeby bańkę 200 za to zapłacić. Mimo iż posiadam styl taksówkarsko-cygański, to jeszcze chyba jeszcze za mało we mnie cygana, żebym... Ale na pewno można w nim ustawić lampki na wszystkie kolory. Ponieważ mamy cygańskie auto, a do najważniejszych cygańskich ustawień nie można znaleźć, gdzie jest cygaństwo. Spróbuj. Oświetlenie wnętrza, jest tu. No i co? Kolor. Dobra, zmień kolor, a my pokażemy, co tu się dzieje. No i zobaczcie na ten dach. No, co? Jest, tak? Jest widok. Dobrze to wygląda? Podle. Zaraz wymiotuję. O, to mi się podoba.